Bardzo Wam chciałem podziękować za te wszystkie słowa otuchy, codziennego wsparcia. Miałem zawsze wielu z Was w sercu. Bardzo często czułem Waszą obecność w tych dobrych i złych chwilach. To była zawsze dla mnie ogromna przyjemność relacjonować dla Was tę misję. W szczególności dla Aurelki. Tę wyprawę dedykuję. Pamiętaj, że warto jest w życiu spełniać swoje marzenia. Ale równie dużo radości daje spełnianie marzeń innych. Zwłaszcza tych najbliższych. I bardzo ważną rzeczą jest tradycja, rodzina i miłość.